Hej, Warning jestem. Mam nadzieję, że święta z rodzinką macie i dobrze je spędzacie w domciu cieplutko pod kocem. A ja do was przychodzę z nowym filmem, gdzie będzie moje top 10 nowych map z Mismas do Team Fortress 2. Oczywiście, jeżeli ta topka urazi w jakiś sposób waszą ulubioną mapę, to nie złośćcie się, bo to tylko moja opinia. Bez zbędnego przedłużania, miłego oglądania. Numer 10. Brew. Najgorsza mapa, która została dodana do Smithmas Update. Ona nawet nie jest w motywie świątecznym. Toż stawia ją na najniższym miejscu w tej topce. A z racji tego, że jest tylko 10 map dodanych do Smithmas 2023, to niestety ta mapa musiała się też tutaj pojawić na topce. Kolejnym problemem tej mapy są tekstury, gdzie na niektórych miejscach na mapie po prostu ich nie ma. Control Point przejmuje się niemiłosiernie długo. Wolniej niż nawet na Steelu. Numer 9. Camber. Ta sama sytuacja. Mapa, która powinna zostać dodana, ale nie na Smithmas Update. Co ratuje tą mapę od jego poprzednika, to to, że ona nie ma problemów z teksturami. Jest po prostu ładniejsza. Przy okazji, wolę payloady. Numer 8. Harp. Z racji tego, że zepsuł mi się plik z nagraniem na tej mapie, to po prostu wstawię inną mapę. Do rzeczy. Harp ma kilka stage'y, z czego tylko ostatni stage jest dobry. Problem z pierwszym stage'em jest taki, że control pointy mają tylko jedno wejście, które jest bardzo łatwe do zaspamowania. Takiego problemu można także doznać na stage'u drugim. Drugi problem z tymi dwoma stage'ami to to, że spawn w teamie broniących ma tylko jedno wyjście, które jest tak samo łatwe do zaspamowania jak control pointy. Jedyną unikalną mechaniką tego trybu to fakt tego, że trzeba mieć na sobie intela, aby móc przejąć punkt kontrolny. Numer 7. MRG. Kolejna mapa, która została dodana chyba przez przypadek. Ta mapa ledwo w ogóle posiada świąteczne dekoracje i zostały one zrobione na lenia, aby chociaż były to dekoracje. Tak jak świąteczne migające światełka czy śnieg. I to tyle. Co ratuje tą mapę, to to, że bardzo mi się fajnie na niej gra i jest bardzo ładna, pomimo tego, że nie jest świąteczna. Ma zbalansowane przejścia i wiele możliwych przejść, aby flankować enemy team. Plus to mapa payload, co bardzo sobie cenię. Numer 6. Haxoo. Nasz jedyny payload race w tym zestawieniu. I to w dodatku remake Halloweenowej mapy, która także mi się podobała. Nie mam za dużo do powiedzenia o tej mapie, poza tym, że jest bardzo ładna i bardzo podoba mi się wózek, który mamy przepchać na koniec mapy, aby przepiłować jakieś intele przeciwnemu teamu. Numer 5. Snow Tower. Hightower, ale remake. Zmienili tryb gry z payload race na King of the Hill, co nie wcale złym pomysłem, ale dojście na enemy spawn jest zbyt proste, nawet dla heavy'ego. W zaledwie 10 sekund od wyjścia ze spawna już możesz się pojawić pod spawnem przeciwników. Przez co dla mnie te belki łączące spawn z wieżą jest dla mnie bez sensu. Za to mapa jest ładnie udekorowana. Za to nie lepiej od mapy na top 4. Numer 4. Turbine Center. Pomimo iż to znowu tylko remake oryginalnej mapy, to i tak jest dosyć wysoko, nawet jak dla mnie postawione. A z racji tego, iż to ma o wiele więcej dekoracji świątecznych, które rzeczywiście mi się podobały, nie zostały zrobione one na lenia. Wenty zostały bardziej podrasowane, aby to nie był jeden długi choke point i ten jebutny pociąg. To jedna z takich map, które chciałbym, aby zostały z nami na zawsze na corocznych Smithmas. Na spokojnie, Turbine Center mógłby zastąpić oryginalnego Turbina. Od tego momentu przechodzimy do map, które były w mojej opinii najlepsze oraz najprzyjemniej mi się na nich grało. Ciężko byłoby mi nawet zadecydować, która mapa powinna być jaka ustawiona w mojej topce. Ale po długich przemyśleniach dało mi się. A jeśli wytrwaliście do tego momentu w filmie, napiszcie w komentarzach świąteczny banan. To dam wam serduszko. A my wracamy do topki. Numer 3. Krampus. Krampus to mapa, w którym zwalczamy nowo dodanego bossa Krampusa, który chroni królów wzgórza. I wygląda on tak. Upiorny, czyż nie? Lecz lepszy film na temat Krampusa nagrał Rexis, który w ciekawy sposób opowiedział, kim jest Krampus. Link w opisie do jego filmiku. Przechodząc do samej mapy, bardzo mi się ona podoba. Jak pierwszy raz na niej grałem, to aż przyjemnie mi się zrobiło. Niebo nadające mocnego klimatu na tej mapie i ta statua na środku mapy, przedstawiająca jakiegoś gościa dumnie stojącego ze swoją spluwą. Brakuje tylko lodu, na którym można się ślizgać. A skoro mowa już o lodzie, to następna mapa o tym pomyślała w ciekawy wręcz sposób. Numer 2. Galeria. Player Destruction, na którym jesteśmy położeni w świątecznej galerii handlowej. Bardzo oryginalny pomysł, ponieważ rzeczywiście nadaje ta mapa świątecznego klimatu, jak chcesz komuś kupić prezent świąteczny na dzień przed świętami. Idealne uczucie. Wracając do wyglądu mapy, na środku jest choinka, która tak naprawdę jest rakietą, a my dolewamy do niej paliwo, aby ją wystrzelić. Po wystrzeleniu liście opadają, zabijając graczy, którzy się z nią zetkną. Pierwszy raz jak grałem na tej mapie, to nawet nie zauważyłem, że to nie jest choinka, tylko rakieta. Więc no, ładnie to odwzorowali. Kolejna rzecz.
Lód na środku mapy, na którym można się ślizgać, a po rogach można zauważyć sklepiki, w których friendly gracze uwielbiają rozdawać swoje świąteczne kanapki i czekoladki. Idealna mapa do zwykłego zabijania graczy, roleplayowania i do zwiedzania. Ładne ta mapa ma detale i to jest jedna z czterech map, do których bym chętnie wrócił. Mapa ta także mogłaby być z nami równie dobrze na każdy Smithmas. Numer 1. Karier. Czy mówiłem wam, że na Halloween bardzo mi się podobała mapa, gdzie był jeden gigant, którego celem było przyjście z bombą na drugi koniec mapy? No właśnie, ta mapa jest praktycznie tym samym. Tyle, że w postaci dwóch control pointów do przejęcia jako gigantyczny robot tym razem. Co wyróżnia ten tryb od poprzednika, to, że jest tryb atak-obrona, a nie capture the flag. Czyli jedna drużyna się broni przed atakiem giganta, a druga atakuje gigantem, aby wpaść końcowo do dziury. Z wyglądu mapa jest także bardzo ładna. Noc w grach jest generalnie przepiękna i nie potrafię sobie wyobrazić tej mapy w dzień. Z racji tego stawiam tą mapę właśnie na top 1 z miłości do poprzedniego trybu w Halloween i z wyglądu. Jest dosyć mała, ale wystarczająca, aby móc manewrować spokojnie po tej mapie, ale na tyle duża, że przechodzenie z punktu A do punktu B nie jest strasznie długie. Tak oto dotrwaliśmy do końca tego filmu. Mam nadzieję, że wam się filmik podobał i szczęśliwych świąt wam życzę, abyście mogli spokojnie spędzić czas przy wigilijnym stole z najbliższymi. Do następnego, cześć!